Dzień dobry, dzień dobry. I oczywiście zachęcam do tego, żeby udostępniać, lajkować i komentować. A więc przechodzimy do rzeczy. COVIDek wraca, moi drodzy. COVIDek wraca. Myślę, że tym razem nie będą się chwalić o tym w telewizji. Wraca po cichu. I dowiecie się dopiero o tym, jak będziecie musieli skorzystać ze służby zdrowia. Jak będziecie musieli skorzystać na przykład z pomocy w szpitalu. Wczoraj i dziś miałem pierwsze dwa telefony, które padły do fundacji. Jeden to był telefon informujący mojego znajomego, że sytuacja w szpitalu jest iście pandemiczna. A drugi telefon był dzisiaj z Wrocławia, gdzie matka rozpłakana prosiła nas o pomoc. Tak przypuszczam, że teraz to będzie się odbywało po cichu. Dwie historie opowiem. Pierwszą z Warszawy. Kolega mój wczoraj zadzwonił, że w momencie, kiedy jego tata wymagał hospitalizacji, ponieważ choruje na nowotwór, w pierwszej kolejności, jak tylko pojawił się w szpitalu, od razu został skierowany na wymaz. Nie wiadomo dlaczego. I jak oczywiście się okazało, że wynik jest dodatni, to od razu dostał ten tani lek Remdesivir, czy jak on się tam nazywa, gdzie dawka chyba 20 tysięcy kosztuje. Więc akcja plandemia trwa dalej. Okazuje się, że w takiej rozmowie prywatnej właśnie między moim kolegą a jednym z lekarzy opowiadał on, że po prostu tyle osób z nowotworami, jakie się pojawia w tej chwili w szpitalu, oni po prostu sobie nie radzą, więc prawdopodobnie ktoś u góry wymyślił taki knif na to, żeby tych, którzy przychodzą do szpitala z zaawansowanymi nowotworami, są testowani. No i jak jest dodatni, no to trafiają na poczekalnię, bo oczywiście nic im z nimi się nie robi, nie pomaga im się, nie, oni nie wchodzą w żadne procedury medyczne, po prostu czekają. A dobrze wiemy, że jak mamy nowotwór, to tam czas jest bardzo istotny. To jest pierwsza historia, to jest szpital warszawski. Nie będę podawał szczegółów, bo no nie mam też upoważnienia do tego, żeby mówić o szczegółach. A drugi telefon dzisiaj odebrałem od zdruzgotanej matki. Matki 14-letniego chłopca. Chłopca, który jest z niepełnosprawnością, dostał się do szpitala. I w takim wypadku matka, rodzice, opiekunowie mają prawo do tego, żeby, nawet nie prawo, tylko nawet wręcz obowiązek, żeby z takim dzieckiem być na oddziale, ponieważ dziecko wymaga stałej opieki opiekuna, to no, matka pojawiła się z tym dzieckiem. Tutaj sprawy dotyczące zapalenia płuc górnych dróg oddechowych. No i jakie zdziwienie nastąpiło, kiedy dziecko bez żadnego badania, bez żadnego osłuchania, bez żadnego wywiadu od razu zostało przetestowane. Niestety wynik był dodatni. No i wyrok zapadł taki, że dziecko zostaje na oddziale zakaźnym i nikt nie ma dostępu do tego dziecka, nikt. Nawet rodzice. To oczywiście jest sprzeczne z Europejską Kartą Praw Człowieka. Natomiast no, trzeba wiedzieć, jakie prawa nam przysługują i trzeba wiedzieć, jak o nie walczyć. Do tej pory nasza fundacja pomagała w tych kwestiach. Natomiast nie tylko łączę się z Wami po to, żeby Wam przedstawić te dwie historie. Cały czas mówiliśmy o tym, że akcja plandemia to nie jest akcja, która jest zakończona. Chociażby patrząc na to, co się dzieje w WHO i jakie zmiany planują w traktatach, czy to w nowym, czy to w aktualnym, bardzo łatwo powiązać kropeczki i domyśleć się, do czego oni dążą. I
biorąc pod uwagę to, że mamy sezon infekcyjny, zaczyna się jesień, duże amplitudy temperatur, większość osób no, jest wrażliwa na tego typu amplitudy temperatur, pojawiają się infekcje, no to mamy plandemia ciąg dalszy, na razie w wersji cichej, cicha akcja. I to się dzieje, to się zaczyna dziać, to jest dwa telefony, które dzisiaj odebrałem i wczoraj, natomiast już słyszałem o tym, że w wielu szpitalach wprowadza się jakieś dodatkowe obostrzenia i niestety prawdopodobnie się z tym spotkacie, jeżeli będziecie zmuszeni do tego, żeby skorzystać z tej instytucji, jaką jest szpital. Zobaczymy, może przychodnie. Natomiast, jak dobrze wiecie, nasza fundacja pomagała i nie ukrywaliśmy, że byliśmy dobrzy w tej pomocy. To wynika z naszej pokory względem faktów. Mamy dosyć dużą skuteczność, jeśli chodzi o wsparcie osób w tego typu sytuacji i nie tylko, bo nasza fundacja, Fundacja Polskie Veto, nie zajmuje się tylko tym. Dobrze wiecie, że to za tym stoi też projekt Norymberga 2.0, który jest bardzo rozległym, odrębnym projektem, który właściwie nawet mógłby funkcjonować jako oddzielny podmiot. W ramach fundacji funkcjonuje też projekt Polskie Zasoby Naturalne. Mamy też projekt Wiedza i Nauka, który żeśmy jako fundacja współtworzyli. Kulturalne weto, różne takie weta, które się pojawiały w różnych miejscach. Natomiast no, przychodzi taki czas, kiedy człowiek się zastanawia, czy to wszystko było warte komuś po coś, na coś potrzebne, bo biorąc pod uwagę to, że większość ludzi w naszym kraju ma pamięć złotej rybki, czyli czterosekundową, co się bardzo, bardzo objawiło tym, jak ludzie zagłosowali w minionych wyborach. I patrząc na stan konta naszej fundacji, wczoraj postanowiłem zawiesić wsparcie dla osób, które się do nas zgłaszają. Niestety, wynika to z prostej przyczyny. My nie mamy paliwa za darmo, my nie mamy tuszu za darmo do drukarek, nie mamy innych rzeczy potrzebnych do funkcjonowania fundacji za darmo. Nikt nam tego nie daje za darmo, musimy to kupować. A żeby to kupować, trzeba mieć za co. Postanowiłem w związku z tym, że do czasu, kiedy sytuacja się nie unormalizuje, wstrzymuje przyjmowanie nowych spraw. A wiem, że takie sprawy będą się pojawiały, chociażby właśnie ze względu na to, że wirus celebryta wraca. Mówię to z bólem serca, natomiast nie będę owijał w bawełnę. No, drodzy Państwo, jeżeli my nie jesteśmy w stanie funkcjonować, bo nie ma odpowiedzi i nie ma odpowiedzialności społecznej za to, za ten projekt, to widocznie nie jest fundacja potrzebna. Ja sobie w życiu poradzę, ja sobie ze sprzeciwnościami systemu poradzę, natomiast chętnie bym się dzielił tą wiedzą z innymi. Natomiast no, widocznie nie jest to potrzebne. Podjąłem decyzję o tym, że wszyscy darczyńcy, którzy kiedykolwiek nas obdarowali, będą mieli nasze wsparcie do końca tego roku, czyli do końca roku 2023. Każda osoba, która kiedykolwiek wsparła naszą fundację, obojętnie czy to przez zrzutkę, czy bezpośrednio na konto, my gwarantujemy, jesteśmy do Waszej dyspozycji, bo jesteśmy Wam wdzięczni. Dzięki Wam fundacja mogła funkcjonować. Natomiast wstrzymujemy przyjmowanie spraw od nowych osób, chyba że ktoś uruchomi płatną subskrypcję. Subskrypcję można uruchomić albo na Facebooku poprzez zakup subskrypcji, albo poprzez zrzutkę, tam też jest możliwość cyklicznej wpłaty i tylko takie osoby będą od nas miały wsparcie. Bardzo mi przykro, że musiałem podjąć taką decyzję, natomiast nie ma innej możliwości. Jeżeli dla 25 tysięcy osób, które obserwują Fundację Polskie Veto, jeżeli dla 24 tysięcy obserwujących projekt Norymberga 2.0 tak bardzo trudnym jest wygospodarowanie 5 albo 10 zł miesięcznie, bo my naprawdę dużo nie potrzebujemy. Gdyby tylko, nie wiem, 1/5, gdyby tylko 1000 osób z całej tej grupy 50 tysięcy ludzi, to jest naprawdę 1/50% grona tych osób zdecydowała się na to, żeby uruchomić stałą wpłatę 5 albo 10 zł,
Naprawdę, idąc do sklepu, kupując dwie wody mineralne, zostawiamy już 5 zł w sklepie. Jeżeli to jest taki wielki problem, to widocznie fundacja nie jest potrzebna. Z bólem serca, natomiast trzeba otwartym tekstem to powiedzieć. Tak jak powiedziałem, zapewnimy pomoc osobom, które do tej pory nas wsparły, natomiast nie będziemy przyjmować spraw, jeśli ktoś nie jest naszym po prostu przyjacielem. Prawda jest taka, że fundacja funkcjonuje tylko i wyłącznie na podstawie darowizn. Nie mamy żadnego wsparcia, nie dostaliśmy żadnej willi plus, system nas nie wspiera, no bo jesteśmy wrogiem systemu, ponieważ obnażamy jego absurdy. Raczej jesteśmy przeciwnikiem systemu i nawet gdybyśmy złożyli jakiś wniosek o jakiś grant i tak dalej, to jest to niemożliwe, żebyśmy taki grant dostali. Więc jedyna możliwa forma, jaka jest, to jest współodpowiedzialność społeczna za fundację, która pokazała już, co potrafi zrobić, pokazała już, jak jest skuteczna. Ja dzisiaj byłem w Krakowie, w Sądzie Okręgowym, gdzie wspieraliśmy jako fundacja pełnomocników, którzy stawali przed Sądem Okręgowym w apelacji, sprawie, która jest dużym nadużyciem prawnym. I tam chcieliśmy obserwować kolejny etap tego postępowania. Oczywiście sąd odstrzelił nas, natomiast sam fakt tego, że byliśmy, powoduje to, że ktoś, kto orzekał, na pewno miał świadomość tego, że opinia społeczna się tym interesuje. Natomiast wyjechałem tam dzisiaj rano do Krakowa, mając 140 zł na koncie fundacyjnym. 13 zł, które wydaje, przepraszam, nie 13, 15 zł, które się wydaje na dzień dobry, to jest wjazd na bramki A4. Macie w lustrzanym odbiciu, ale widać, że jest 15 zł. Wjazd, wyjazd z takiej bramki to jest 30 zł. Powrót to jest drugie 30 zł. Czyli połowa tej kwoty, którą miałem na koncie, właśnie wydałem na same przejechanie przez autostradę A4. Uważam, że nie powinienem wydawać tego z własnych pieniędzy. Dlaczego? Bo ja angażuję swój własny czas kosztem mojej pracy, mojej firmy, kosztem czasu rodzinnego. Więc jeżeli ktoś uważa, że powinienem sam za to zapłacić, to ja zachęcam do tego, żeby wziął chociaż na jeden dzień mój telefon fundacyjny i szybko się przekona, jak to jest prosto prowadzić sobie fundację. Ja tych środków nie zbieram dla siebie. Ja z fundacji nigdy nie wziąłem żadnej pensji, żadnego wynagrodzenia. Nigdy. Rozliczam się z fundacji na podstawie delegacji, zgodnie z ustawą o wolontariacie, zgodnie z zapisami dotyczącymi rozliczania delegacji. I to jest jedyna forma zwrotów kosztów, które ponoszę. Jeżdżę swoim prywatnym samochodem, żeby być tu i tam w różnych miejscach Polski. Przed nami jest Poznań. W czwartek jest Poznań, sprawa bardzo ważna Pawła Kondratowicza z byłym ministrem Adamem Niedzielskim. Na dzień dzisiejszy niestety nie mamy środków na to, żeby kupić sobie bilet na pociąg. Więc z przykrością, ale na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie nawet tam pojechać i wesprzeć Pawła w tej walce. A jest to jeden z ważniejszych momentów, kiedy człowiek, który był ministrem Niedzielskim, już nie jest urzędnikiem, nie jest chroniony żadnym immunitetem, nie jest żadnym dokumentem dyplomatycznym chroniony, stanie jako świadek i będzie pod obstrzałem trudnych pytań. Nie będziemy mogli tego relacjonować ze względu na to, że najprawdopodobniej nas tam nie będzie. Z prostych przyczyn. Nie jesteśmy w stanie kupić sobie nawet biletu na pociąg, żeby tam pojechać. Nie wspominając już tego, że sprawa jest na 9, więc wymagałoby to, żeby jechać całą noc do Poznania ze Śląska. Także tak się sprawy mają, moi drodzy. Ja nie czuję porażki w związku z tym, bo ja mam wielką satysfakcję tego, co w fundacji się dzieje i osób, które wspierają też fundacje, bo nie są w stanie na przykład finansowo, wspierają też swoimi działaniami, bo takie osoby też są, za co jestem im ogromnie wdzięczny.
Natomiast bez środków pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. No chyba, że ktoś ma gdzieś jakąś stację paliw, która rozlewa paliwo za darmo. To dajcie znać, to chętnie tam się ustawimy w kolejce. Ja o takiej stacji nie wiem. Moi drodzy, podsumowując, z przykrością informuję, że nowe sprawy w fundacji nie będą przyjmowane do czasu, kiedy nie zdobędziemy co najmniej 100 subskrybentów po 10 zł. To jest, szybko można obliczyć, całe 1000 zł. To jest dla fundacji, moim zdaniem, kropla w morzu potrzeb. Ale jeżeli nie znajdzie się 100 sprawiedliwych, którzy będą chcieli wspierać fundację drobną wpłatą miesięczną na poziomie 10 zł, no to uznajemy, że fundacja Wam nie jest potrzebna. I oczywiście, kiedy sezon grypowy będzie u szczytu, a będzie za miesiąc, za 2 miesiące, niestety będziemy musieli odesłać Was z kwitkiem i nie będziemy w stanie przyjąć nowych spraw. Długo się nosiłem na to, żeby postawić takie twarde granice, natomiast one widocznie są konieczne. Jeżeli Polacy nie rozumieją tego, że to tak funkcjonuje, jeżeli Polacy nie rozumieją, że to nie chodzi o to, żebym ja miał na chleb, bo ja mam co dać dzieciom do jedzenia i za co, i nie zbieram na to, żeby sobie kupić nowy samochód, jeżeli Polacy nie rozumieją tego, że nie da się funkcjonować, a zwłaszcza w przypadku organizacji społecznej bez środków, i mają jeszcze czasem czelność pytać, czemu ten samochód tak dużo pali, skoro tak duże koszty wyszły za paliwo, to widocznie Polacy nie zasługują na to, żeby mieć wsparcie. Wynik wyborów i poparcie dla środowiska, które jedyne było po naszej stronie mocy, też pokazuje dobitnie, że Polacy jeszcze nie dorośli do wielu rzeczy. Sprzeczanie się w naszym środowisku tak zwanym wolnościowym o to, czy iść na wybory, czy nie, jest tak kuriozalne, że mnie się w głowie nie mieści. Więc w związku z powyższym i w związku z tym musiałem podjąć taką decyzję. Te dwie historie, które Wam przytaczałem na początku, pokazują, że historie z wirusami się jeszcze nie skończyły. I mam głębokie przekonanie, graniczące z pewnością, że jeszcze WHO nam pokaże, na co go stać. Być może jak będziecie za pół roku oglądać to wideo, to sobie odtworzycie to jako przepowiednia, ale to nie jest żadna przepowiednia. Po prostu wystarczy przeanalizować fakty, które się dzisiaj dzieją. Do tej pory osoby, które wspierały fundację, serdecznie bardzo Wam dziękuję. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Nie przyjmujcie tej krytyki na siebie, ponieważ uważam, że zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, żeby nas wesprzeć. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli nie będzie konkretnego wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, tak się nazywa fundacja czy stowarzyszenie, my akurat w ramach fundacji działamy, nie będzie wsparcia, no to cóż, my nie będziemy w stanie po prostu Wam pomóc. Jeszcze jedną akcję, którą robimy w ramach projektu Norymberga, jakby projekt Norymberga to jest odrębny projekt, odrębne budżetowanie, więc proszę tego nie wiązać z normalnym, standardowym działaniem fundacji, proszę tego nie wiązać, pomimo tego, że podmiotem prowadzącym projekt Norymberga jest Fundacja Polskie Veto, to na projekt Norymberga jest odrębne finansowanie. Ono też oczywiście nie jest jakoś tam piorunująco wysokie, natomiast jest nieco lepiej. Natomiast też biuro prawne, które nam pisze wniosek do Trybunału Stanu, nie jest w stanie tego zrobić za darmo, bo też ma swoje rachunki do opłacenia. Więc też będziemy musieli znaczną kwotę wydać na ten wniosek. Jako drudzy w historii wolnej Polski złożymy wniosek do Trybunału Stanu. Moi drodzy, nikt do tej pory tego nie zrobił, poza jednym wyjątkiem. Do tej pory przez ostatnie 30 lat Trybunał Stanu tylko raz był aktywowany z powodu wpłynięcia wniosku. My będziemy drudzy. Więc jeżeli to Wam niczego nie uzmysławia, co my robimy, no to cóż.
Tak jak mówię, my wiemy, co mamy robić. My sobie tutaj prywatnie, po znajomości w teamie fundacji, wolontariuszy, poradzimy z tymi sprawami, bo wiemy, jak sobie radzić z tym systemem. Natomiast ktoś, kto może nie wiedzieć, nie ma takiej wiedzy, będzie potrzebował pomocy, niestety z naszej pomocy być może nie będzie mógł korzystać właśnie z tych względów. Tyle ględzenia, trzymajcie się, no i mam nadzieję, że przynajmniej roześlecie to wideo do szerszej grupy osób. Tak jak mówię, na polskim wecie jest 25 tysięcy osób, oglądalności mamy tak ścinane, że w głowie to się nie mieści, więc można to tylko przezwyciężyć udostępnieniami, lajkami i komentarzami. Nie ma innej opcji. Jeżeli ktoś nawet tego nie potrafi zrobić, to proszę od nas nie oczekiwać wielkich rzeczy. Dobrego dnia dzisiaj Wam życzę, no i mam nadzieję, że nie będziecie musieli spotkać się z służbą zdrowia, która znowu będzie pod znakiem COVID-ka. Trzymajcie się. Pa!